Mieszkamy na 30. Tak, widzę, widzę. Właśnie mam to teraz w kadrze. Kiedyś miałam ten zapach, dawno temu, jeszcze sprzed czasów, że tak powiem, tych wszechobecnych arabskich klimatów. Powiem szczerze, że były zachwyty innych, koleżanka była zachwycona, komplementowany. Mówię o koleżance, bo robiłam koleżance dekant, koleżanka była właśnie zachwycona i że komplementowana, natomiast ja tego zapachu na sobie nie widziałam. W sensie, dla mnie on wszedł już w taką stronę. Może nie też tak strasznie arabską, ale jednak to już mnie męczyło. No i to jest takie połączenie. To jest takie połączenie takich klimatów, jak widać, różnych innych zbliżonych, arabskich, niearabskich czy sary. Tego jest pełno. Tego jest po prostu pełno. I dla mnie tego wszystkiego jest za dużo. Myślałam, że inny, bo jakiś taki zapach ciężki, chyba z różą kiedyś z monodem testowałam. Tak patrzę, co tu. A wiem, o! Właśnie tak przeglądam, mi się coś przypomniało. Inny kadżal. Z różą charakterną, konkretną, wieczorową. To jest żori, chyba tak to się ma. To jest połączenie róży i miodu. I jeszcze z takich charakternych róż opus 10. Mam flakonik jeszcze w tej dawnej wersji i to też jest róża charakterna. Wróciliśmy z spaceru. Dzisiaj się kładziemy wcześniej spać, bo wybieramy się na wycieczkę wiosenną. Jutro z samego rana. Akurat na taką z noclegiem, ale i tak chcemy wyruszyć pierwszego dnia mega wcześnie. Ale weszłam z ciekawości na Luxury for Less i uwaga, jest Floris za praktycznie niecałe 100 zł. Nawet ta cena wcześniejsza jest tak niska, ale generalnie ta marka chodzi dużo drożej i ja się na ten zapach zdecydowałam. Jeszcze jest trochę drożej Bouquet i oprócz tego, ale chyba bywało w trochę lepszej cenie, są te Bull i to jest bardzo urokliwy flakon i bardzo urokliwy zapach i opowiadałam już o nim w dobrych cenach. Czy są te Hiram, to powiem szczerze, nie wiem, ponieważ nie wiem, jak aktualnie one chodzą. Dawno się tą marką interesowałam, jest, jak się mówi, kachwa z Lactafy. Natomiast przejrzałam nuty i jednak to nie jest zapach dla mnie. W sensie w nutach są pralinki, nie pralinki, pralina, kandyzowane owoce, tonka, kawa, wanilia. Jakoś tak nie widzę tego. Znaczy, nie rzekała tam, powiem bardziej ta tonka, wanilia, pralinki i tak dalej. I przypomnę, że świetny sens na Sohku Tuch. Marka ma 6 zapachów. Ja mam 5 flakonów, to jest bardzo dużo jak na jedną markę, tylko że ja mam jeszcze z czasów, jak były tylko w Maison Store, czyli z wyższych cen.
Felicita czy Felicitas, Colistera, kiedyś tam bardzo polecana, chwalona. Efekt trochę herbaty z cytryną. Mało owocowości, która chyba jest wskazywana w nutach. Kiedyś chyba odbierałam bardziej owocowo i w ogóle słodziej. Natomiast i wcześniej, i teraz nie do końca. Te drugie dosyć spotkałe w stronę landingu. Sprawdziłam dodatkowo te mgiełki. Wrażenia różne. Tak na zasadzie, którą sprawdziłam, skoro to najbardziej ten pierwszy z prawej, który bardziej dziękuję, jest jak cynamon z chińskim cynamonem. Te z lewej White Rose, czy White Roses kiedyś miałam. Te w środku powierzchni kolorska pasuje takie właśnie cielesne, trochę takie rozmyto piżmowe. Te ostatnie nazwa żasmin czy żasmin, ale nie są się bardziej kapnucie. Była problematyczna aura. Ta róża taka dosyć przytłumiona, nikła. Jakieś była w fajnych cenach. Tutaj mam trochę efekt taki jakby wycierni. Te nowe Cheruti z 2023 roku sprawdziłam. Różowa pierwsza róża, trochę efekt jakby takich słodkich malin. Sprawdziłam ten test, nic ciekawego. Sprawdziłam ten też, chyba jest nowy, to jest taki trochę owoce leśnie czerwone, ale nie jakoś wybitnie. Tu taki trochę efekt, już kiedyś mówiłam, sandałowca. Sprawdziłam te mgiełki, ale to w osobnym odcinku będzie. Thank you.